Wieś Zabłocie słynie z bogatych tradycji muzycznych. Były takie rody śpiewacze, które nam są takim wzorem do naśladowania. W pewnym okresie potrafiłam nagrać kilka piosenek, które nam posłużyły jako repertuar do Kazimierza. A poza tym tak ze słyszenia, bo był taki zwyczaj wychodzenia wieczorami przed dom i śpiewania wspólnego. Śpiewali przeważnie pieśni, my to nazywamy ruskie, w tym języku, w tej gwarze lokalnej. Są bardzo melodyjne, piękne, lubimy je śpiewać. Troszeczkę podszkoliłyśmy się na warsztatach śpiewu tradycyjnego i staramy się jak najbardziej autentycznie wykonać te utwory. Tak jak słyszeliśmy kiedyś, zapamiętałyśmy i tak staramy się śpiewać. Pamiętam tyle, że nie było telewizorów przede wszystkim, komputerów, telefonów nie było. Ludzie wychodzili do siebie, rozmawiali, opowiadali różne rzeczy jeszcze z dawniejszych lat. I co kobiety robiły? Śpiewały. Pod wieczór przeważnie, niedziela, sobota, to było słychać dookoła śpiewy. To właśnie jeszcze jak byłam dzieckiem, zabawy były. I jak nieraz w nocy, jak wracała młodzież, to słyszałam te śpiewy. Pięknie śpiewali. Tak było jakoś, no inny był świat, inne czasy, inni ludzie. Ciekawym zwyczajem jest zwyczaj weselny, tak zwany zasyrom. Grupa kobiet, nie będąca uczestnikami wesela, podchodziła pod dom, wchodziła w progi wesela i śpiewając domagali się poczęstunku. Sprawa polegała na tym, że zaporożcy śpiewali prosząc do swachy, a swacha ze swoimi gośćmi odśpiewywała. Ostatni raz taki zwyczaj słyszałam, brałam nawet w nim udział, w 1999 roku, czyli jeszcze nie tak dawno. I tą piosenkę też w takiej wersji scenicznej śpiewałyśmy w Kazimierzu. Dwa razy w Kazimierzu dostałyśmy właśnie też pierwszy raz, druga nagroda była, a ostatnio pierwsza nagroda. Pierwsze początki, jak było, jak myśmy mieli tremę wejść w Kodniu na scenę, a nam pani jedna, jak tam nam podbuduje, jak coś nam podleje tam dobrego dla odwagi. No i tak sobie to zawsze wspominamy, to i się śmiejemy z tego, ale teraz tu już jesteśmy heroje, nie boimy się. Pierwszy taki występ w Kodniu, Biesiada Nadburzańska, i było nas tylko chyba 6. Nie miałyśmy żadnych strojów, tylko czarna spódniczka, biała bluzka i szalinówka. Taka nas trema złapała, że śpiewałyśmy co drugą zwrotkę, aby szybciej zacząć i skończyć. To tak się zaczęło. No najpierw śpiewaliśmy w strojach takich, no bluzki, spódnice, po cywilnemu liczyć, nie? Później zaczęliśmy za strojami po wsiach. Od chatki do chatki sobie jeździliśmy z panią Jadzią i wyczuwaliśmy, gdzieś ktoś ma, nie? Zajedzie, ktoś ma, ale nie chce nam sprzedać. Niech mole zjedzą, ale nie da mnie. A niektórzy użyczyli za darmo nam na przykład spódnice. Kamizelki, bluzki to szyliśmy same. Materiał nam tam ktoś zakupił, a myśmy z koleżanką, ja na przykład szyłam bluzki, tylko nie te, co w tej chwili mamy, i kamizelki do spódnic. Byłyśmy nawet we Francji z obrzędem dożynkowym, tam śpiewałyśmy dla Polonii. No, zamoczyłyśmy się nad morzu. Jak zobaczyłam właśnie te morze, jednego dnia było przy samym brzegu, a później jak się cofnęło może 2 kilometry, no dla mnie taki to urok dawało. Mamy taką zdolność dobierania same drugiego głosu. Także słyszymy, czy jest ta harmonia,
Nie zawsze nam się udaje dobrze zacząć, nie? Ale słyszymy, jak jest nie ta tonacja, to poprawiamy się i staramy się zaśpiewać to dobrze. Dziewczyny dobierają drugi głos natychmiast, a pierwszy głos to jak coś zaśpiewam jedną zwrotkę, to drugą już śpiewają ze mną. Także jak jest trudniejsza piosenka, to mówią, że jest nieładna. I no, odkładamy ją, nie? Jest kilka jeszcze takich, które zaczynamy i nie możemy dokończyć, nie? Ale takie te ruskie szczególnie, to tak, wpadają w ucho od razu. One tkwią w nas, my ich nie musimy się uczyć właściwie.